Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. U nas znajdziesz szeroki wybór kostki brukowej renomowanych producentów. Materiały budowlane Wesołek, numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jest piątek, 22 maja. Zapraszam na wiadomości z Kalisza i regionu. Zaczynamy magazyn miejski. Agnieszka Gieszy, dzień dobry. A dziś w programie: regulamin, którego się nie przestrzega. Jak zwiększyć bezpieczeństwo w skateparku? Tydzień z drive-thru. Prawie 750 badań i 5 osób z pozytywnym wynikiem. Miasto nie otworzy od poniedziałku szkół dla uczniów klas 1-3. A na początku magazynu miejskiego wracamy do tragicznego wypadku w kaliskim skateparku. Tam w poniedziałek zginął 16-letni Dominik. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Policja szuka bezpośrednich świadków zdarzenia. Swoją wersję wydarzeń przedstawia rodzina. Dziś Dominika pożegnali jego najbliżsi i przyjaciele. A my sprawdzamy, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w miejscach takich jak skatepark i co należy zrobić, by uniknąć kolejnych dramatów. Skatepark przy ulicy Parkowej w Kaliszu to miejsce służące miłośnikom jazdy na deskorolce czy rowerach BMX. Pojawiają się też fani rolek i hulajnóg. Miejsce kojarzy się z beztroską i dobrą zabawą. Niestety to tutaj w poniedziałkowy wieczór doszło do tragicznego wypadku, w którym śmierć poniósł 16-letni Dominik, uczeń zespołu szkół techniczno-elektronicznych w Kaliszu. Chłopiec podczas zjazdu z rampy spadł z roweru i uderzył głową o betonowe podłoże. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Podczas wypadku nie miał na głowie kasku. Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła prokuratura rejonowa w Kaliszu. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155, to jest nieumyślnego spowodowania śmierci. Natomiast podkreślam, że to postępowanie i jego kierunek dalszy to będą uzależnione od zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Do tragicznego zdarzenia odnieśli się rodzice chłopca. Przyznają, że chłopiec nie miał na głowie kasku, ale ich zdaniem można było uniknąć tragedii, gdyby małe dzieci na hulajnogach nie bawiły się między wyczynowcami i nie zajeżdżałyby im drogi.
Liczymy bardzo, że pomożecie nam nagłośnić to, że to nie tylko wina kasku, którego Dominik nie miał w tym momencie. Dzieciaki, które tam wówczas były, mówią, że Dominik musiał zmienić kierunek lotu na rowerze, bo podjechała mu na hulajnodze mała dziewczynka, na którą by wjechał i pewnie zabił. Ratując ją, stracił własne życie. To takie małe bohaterstwo. Może na skateparku trzeba wyznaczyć strefy, gdzie można trenować akrobację na rowerze, desce czy hulajnodze i oddzielić ją od strefy, gdzie przyszły pojeździć małe dzieci. Jak widać, niestety niewiele osób przestrzega zasad, które są zapisane wyraźnie w regulaminie skateparku, bo to właśnie tutaj znajdziemy zbiór uregulowań, których przestrzeganie ma uchronić przed jakimkolwiek wypadkiem. Zobaczmy w takim razie, czego się zabrania. Jazdy na rowerach innych niż BMX, jazdy na hulajnogach, biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym, chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i ze skoków. Skatepark nie jest placem zabaw dla małych dzieci. W regulaminie jest zapis, że zaleca się używania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku. Tablicy z regulaminem przez jakiś czas tu nie było, została zerwana przez wandali. Po poniedziałkowej tragedii miasto zleciło wykonanie nowej i tymczasowo powieszono zalaminowany regulamin. Znaliście się z Dominikiem? Tak, jeździliśmy razem. Jeździliście razem? No. Ty widzę, masz kask, nie? Jeździsz w kasku zawsze? Nie zawsze, dzisiaj dopiero. Dzisiaj założyłeś dopiero? A wcześniej co, jeździliście bez kasku tutaj? Tak. A to jest taka w ogóle, wiesz, moda wśród nastolatków, żeby jeździć bez kasku? Nie, zawsze teraz to z kaskiem jeździmy wszyscy tutaj na skateparku. No teraz tak. Pan tutaj też z dzieckiem? Tak, z wnuczką jesteśmy. Mhm. Wnuczką Marcelinka tam w tej chwili jest, ale ona jest zabezpieczona. Mhm. Kask, ochraniacze, no i staramy się tak tutaj... Pilnować, nie? Pilnować. No nie zawsze to się uda, tak, żeby to dopilnować do końca. Jak pan tak... Ja myślę, że tak, że ten skatepark bardzo dobry pomysł, ale dla takich akrobacji sportowych to jednak powinien być oddzielny i rzeczywiście pod rygorem zabezpieczeń. Przede wszystkim zabezpieczeń głowa. A tutaj tak troszeczkę, pewnie, że miasto, no dobrze, że miasto to wybudowało, ale tak nie do końca chyba nad tym trzyma pieczę jeszcze. Zwróciliśmy się z pytaniami do miasta, które jest właścicielem obiektu, jakie zamierza podjąć działania, by zwiększyć bezpieczeństwo w skateparku. Obiekt na bieżąco jest nadzorowany przez pracowników wydziału pod kątem stanu technicznego i czystości. Jednocześnie kontrolowany jest przez Straż Miejską. Miasto rozpoczęło dodatkowe przeglądy wszystkich placów zabaw, skateparków, siłowni i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych podległych Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dołożymy wszelkich starań, by zapobiegać podobnym zdarzeniom, przekazuje Urząd Miasta Kalisza. Niestety nic już nie wróci życia Dominikowi, ale to, co się stało, może zapobiec kolejnym tragediom. Dziś ostatnia droga Dominika. O 14:00 pożegnali go najbliżsi i przyjaciele. Zaledwie u 5 na 750 osób przebadanych w drive-thru w Kaliszu wykryto koronawirusa. Mobilny punkt pobrań wymazów stał w naszym mieście przez tydzień. Wcześniej osoby, które chciały poddać się badaniu, musiały przejść telefoniczną konsultację z sanepidem. Wymazy pobierali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przez 5 dni pobrali 747 próbek. Wyniki ze względu na konieczność badania w Poznaniu próbek ze Śląska przychodziły z kilkudniowym opóźnieniem, ale już wiadomo, ile osób jest chorych. Wykazało 5 wyników dodatnich. Z tego dwie osoby nie są, z tych 5, dwie osoby nie są mieszkańcami Kalisza ani powiatu kaliskiego, czyli można mówić, że wykazało 3 osoby z wynikiem dodatnym tutaj z Kalisza i z powiatu kaliskiego.
Według epidemiologów taka liczba z dodatnimi wynikami testów pokazuje, że sytuacja w Kaliszu i powiecie się stabilizuje, chociaż nie oznacza, że nie będzie kolejnych zachorowań, ale też najprawdopodobniej gro osób koronawirusa przechodzi bezobjawowo. Informacje i dane tych, których badania przeprowadzone w drive-thru dały wyniki pozytywne, trafiły do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu. Rozpoczynają to osoby kwarantannę 14-dniową. No i oczywiście na początku, jeżeli nie ma jakichś takich groźniejszych, poważniejszych objawów, które by kwalifikowały do leczenia szpitalnego, to w tym momencie te osoby zostają w domu. Wcześniej drive-thru przez kilka dni stacjonowało w Krotoszynie. Tam wykryto patogeny u 2 z ponad 300 przebadanych osób. Obecnie mobilnemu badaniu poddają się mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, a w przyszłym tygodniu taką możliwość będą mieli w Pleszewie. W tej chwili średnio dziennie w Wielkopolsce wykonywanych jest 2,5 tysiąca testów. Nasze województwo jest 2. w Polsce pod kątem liczby badań. I tradycyjnie sprawdźmy statystyki. 901 osób wyzdrowiało z COVID-19. Liczba ozdrowieńców rośnie szybciej niż tych, u których wykrywa się SARS-CoV-2. Co nie zmienia faktu, że łączna liczba zakażonych w Wielkopolsce zbliża się do 2000 osób. A 548 chorych to mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego. Ostatniej doby przybyły tylko 4 nowe przypadki. Nikt w naszym regionie nie zmarł z powodu COVID-19. W tej chwili zwolniło się tempo wzrostu nowych zakażeń w powiecie kępińskim, czyli nowym ognisku zakażeń. Z powodu koronawirusa w Wielkopolsce zmarły do tej pory 143 osoby, a wyzdrowiało 901. W Kaliszu jest 118 ozdrowieńców. Niewielkie zainteresowanie rodziców sprawiło, że w Kaliszu nadal nie będą się odbywać zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3 szkół podstawowych. Możliwość ich wznowienia od najbliższego poniedziałku, 25 maja, z zachowaniem rygoru sanitarnego dało Ministerstwo Edukacji. Rodzice tylko 5% uczniów z klas 1 do 3 kaliskich szkół podstawowych wyrazili chęć wysłania swoich dzieci do szkół, powołując się na ten fakt, ale również sytuacja epidemiologiczna sprawiły, że prezydent miasta Kalisza na prośbę dyrektorów szkół zadecydował o zawieszeniu zajęć przez kolejne 7 dni. Nadal trwa zdalne nauczanie na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym na poziomie wychowania wczesnoszkolnego. Rodzice zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mówi wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. W przyszłym tygodniu będzie analizowana sytuacja epidemiologiczna. Dyrektorzy szkół ponownie zwrócą się do rodziców uczniów z zapytaniem o ich deklarację co do powrotu dzieci do szkół. Na tej podstawie podjęta zostanie decyzja o ewentualnym rozpoczęciu zajęć od 1 czerwca. A teraz ważna informacja dla pacjentów ambulatoryjnych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu wznawia pracę laboratorium i uruchamia tymczasowy punkt pobrań krwi, który zlokalizowano przy wejściu głównym. W trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa prosimy o wcześniejszą rejestrację, abyśmy mogli sprawnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Rejestracji można dokonywać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10 pod numerem telefonu 62 765 1402. Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach 7-12:30, natomiast odbiór wyników dnia następnego w godzinach od 12:30 do 14:30 oraz drogą elektroniczną. Prosimy stosować się do nowych wskazówek wizualnych odnośnie obowiązujących zasad i kierunków poruszania się w obrębie szpitala. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępów. Odgłosy wydawane przez drapieżne ptaki przez kilka dni można było usłyszeć na Kalińcu. Oczywiście nie były to naturalne głosy żywych zwierząt, ale nagrania emitowane przez głośniki umieszczone na budynku spółdzielni mieszkaniowej miały odstraszać gołębie i chociaż dozwolone, przeszkadzały mieszkańcom, więc zostały wyciszone.
Jedne z najliczniejszych ptaków żyjących w naszym mieście i uciążliwych. Gołębie dość szybko zagnieżdżają się w upatrzonym przez siebie miejscu i szybko też oswajają ze straszakami w postaci sztucznych ptaków lub kolców montowanych na parapetach czy dachach. Wszystko po to, by nie zakładały gniazd. Jedną z metod jest też właśnie emitowanie odgłosów wydawanych przez drapieżniki, które są naturalnym wrogiem ptaków, które upodobały sobie miejskie przestrzenie. Właśnie takich odgłosów. Takie przez kilka dni było słychać na osiedlu Kaliniec. Tam gołębi nie brakuje. Przez lata ptaki gnieździły się w opustoszałym budynku u zbiegu Górnośląskiej i Trasy Bursztynowej, popularnym gołębniku. Obiekt wyremontowano, ale jego starzy lokatorzy zostali w okolicy i są dość uciążliwi. Aktualnie upodobały sobie odnowiony neon Bogumiła i Barbary na siedzibie spółdzielni. Kolce nie działały, więc gołębie czuły się komfortowo, a o tym, że mieszkają w neonie, widać po odchodach na chodniku i samochodach. Dlatego spółdzielnia zdecydowała się założyć dwa głośniki emitujące głos sokoła, wyjaśnia prezes Włodzimierz Karpała. Odstraszające gołębie dźwięki zaczęły być emitowane kilka dni temu. Gołąb nie należy do zwierząt, które podlegają ochronie, dlatego mieszkańcy mogą w jakiś sposób je przegonić. Możemy tu użyć odstraszaczy, czy dźwiękowych, czy innego rodzaju. Możemy jakieś tam nasze przeszkody w postaci wiatraczka, jakiejś folii, czy innych drutów. Ostatnio nawet czytałem, że są takie druty z bezpiecznymi końcówkami, tak żeby ten gołąb jak usiądzie, żeby się nie skaleczył. Także tego wszystkiego rodzaju zachowania są dozwolone. Możemy nawet likwidować gniazdo, jeżeli nie ma piskląt wewnątrz, to też również możemy jako mieszkańcy utrudniać w jakiś sposób, żeby te gołębie się nie zadomowiły przy naszych balkonach, domach czy innych budynkach. Wszystkie te metody są dopuszczalne, jednak dźwięki, które można było usłyszeć na Kalińcu, przeszkadzały mieszkańcom, którzy nie tylko dzwonili do spółdzielni, ale też na straż miejską. Dlatego w piątek zostały wyciszone. I zostajemy w tematach ornitologicznych. Przyroda rządzi się swoimi prawami i chociaż dla człowieka takie zachowanie może wydawać się szokujące, to w świecie zwierząt przetrwać mogą tylko najsilniejsi. Dlatego często potomstwo, które nie ma szans na przeżycie lub będzie obciążeniem, skazywane jest na śmierć. Świadkami takiego zachowania byli obserwujący przygodzickie bociany, gdzie w czwartek przed południem z gniazda jeden z dorosłych bocianów wyrzucił najmniejszego ze swoich potomków. Najmniejszego i najmłodszego z piątki, która wykluła się ze złożonych w tym roku jaj. Już kilka dni temu internauci, także nasi czytelnicy pisali, że jeden z młodych jest wyraźnie pomijany przy karmieniu i prosili o interwencję oraz jego dokarmianie. W czwartek byli świadkami brutalnych, ale częstych praw natury. Dorosły bocian musiał wiedzieć o młodym coś, czego my nie wiemy, skoro opiekując się do tej pory wzorowo swoim potomstwem, podjął tak drastyczną decyzję. To kolejny suchy rok. Postępując w ten sposób, rodzic zwiększył szansę pozostałych, silniejszych piskląt na przeżycie. Przykre to, ale bociania logika jest inna od naszej ludzkiej i trzeba to zaakceptować. Informują w internecie twórcy projektu, dzięki któremu można podglądać życie przygody i dziedzica, czyli bocianów gniazdujących w sezonie letnim na kominie starej kotłowni Urzędu Gminy w Przygodzicach. Podglądanie trwa od 15 lat i ma pokazać, jak żyją bociany i pozwolić poznać ich sekrety, a te nie zawsze są radosne. Co para udowodniła, pozbywając się najsłabszego z potomków, i chociaż internauci zastanawiali się, czy można pomóc małemu boćkowi, to projekt zakłada, że człowiek nie interweniuje w życie w gnieździe lub robi to bardzo rzadko. I to wszystko w magazynie miejskim. Więcej informacji znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Wieczorem zachmurzenie całkowite, 15 stopni Celsjusza, ciśnienie na dobrym poziomie 1007 hektopaskali, wiatr słaby.
W nocy zachmurzenie całkowite, 11 stopni Celsjusza. Sobota pochmurna i deszczowa, maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie stabilne, 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany.